Cześć, z tej strony Kasper. W tym filmie kilka słów na temat aplikacji, na temat łączności ze smartfonem oraz wsparcia dla asystenta Google w najnowszym Monsieur Cousin Smart. Już na samym opakowaniu znajdziemy informację, że Monsieur Cousin Smart współpracuje z asystentem Google. Żeby było to możliwe, musimy się jednak połączyć najpierw z naszym smartfonem, a do tego potrzebujemy odpowiedniej aplikacji. Niestety nie jest to ta sama aplikacja Monsieur Cousin znana z poprzedniej wersji Lilo Mixa. Jest ona opublikowana w sklepach z aplikacjami przez firmę Hoyer Handel, natomiast ta nowa aplikacja, czyli Monsieur Cousin App, jest dostarczana już bezpośrednio przez Lidla. Nowa aplikacja niestety nie jest jeszcze dostępna w Polsce. Obecnie można ją pobrać tylko we Francji lub korzystając z jakichś alternatywnych sposobów, na przykład poprzez użycie VPN-a oraz francuskiego konta Google. Wtedy faktycznie możemy pobrać nową wersję programu, która umożliwia łączność z urządzeniem. W dotychczasowej aplikacji nie ma nigdzie tej zakładki z łącznością, o której możemy znaleźć informacje w samym urządzeniu. Taka funkcja jest dostępna tylko właśnie w tej nowej aplikacji. Niestety sporą wadą tej nowej aplikacji jest to, że całość jest obecnie dostępna wyłącznie w języku francuskim. Mocno ogranicza to możliwości i wymusza na nas konieczność działania bardzo po omacku. Mniej więcej może uda nam się wybrać poszczególne opcje i skorzystać z niektórych funkcji, sporo jednak niestety tutaj dalej nie zadziała. Na początku musimy bowiem zalogować się na to samo konto, na którym jesteśmy zalogowani na Monsieur Cousin Smart, a następnie przechodzimy do zakładki ustawień. W tym celu klikamy trzy kreski w prawym dolnym rogu i wybieramy opcję Connections. Jeżeli wymawiam to niepoprawnie, to bardzo przepraszam, niestety francuskiego nigdy się nie uczyłem. W kolejnym kroku aktywujemy tryb parowania w samym robocie. W tym celu przechodzimy do ustawień, gdzie wybieramy zakładkę Parowanie urządzeń. Tam możemy wyświetlić kod, który skanujemy w aplikacji Monsieur Cousin App. Niestety nawiązanie połączenia nie zawsze kończy się sukcesem. Mi bardzo często, przynajmniej na początku, wyskakiwały tutaj błędy i komunikaty o konieczności ponowienia próby. Pojawiają się także informacje, przynajmniej według translatora, że powinniśmy sprawdzić, czy połączenie zostało nawiązane po tej samej sieci, czy jesteśmy zalogowani na tych samych kontach oraz czy nie jesteśmy połączeni już z innym urządzeniem. Prędzej czy później jednak powinno nam się udać połączyć robota ze smartfonem, jednak na pewno wymaga to trochę cierpliwości. No dobra, co w ogóle możemy zrobić po takim połączeniu? Przede wszystkim nowością jest duża integracja pomiędzy Monsieur Cousin Smart a aplikacją na smartfonie. Już w poprzedniku mogliśmy pomiędzy urządzeniami przesyłać sobie ulubione potrawy, klikając po prostu ikonkę serduszka, tu jednak jest znacznie więcej. Możemy bowiem tworzyć lub przeglądać stworzone jadłospisy i synchronizują się one pomiędzy dwoma urządzeniami, do tego mamy listy zakupów czy wyszukiwarkę przepisów. Po wybraniu konkretnej potrawy możemy jeszcze skorzystać z ikony prostokąta ze strzałką, która pozwala udostępnić przepis z telefonu i uruchomić go od razu na robocie. A przynajmniej tak jest w teorii, bo w praktyce na ekranie Monsieur Cousin Smart wyskakuje błąd, że do skorzystania z tej opcji konieczne jest przełączenie się na taki sam język, jaki jest używany w aplikacji. Czyli no wyłącznie po francusku możemy skorzystać z takiej funkcji i nie pozostaje nam nic innego, jak czekać po prostu na jakąś aktualizację. Cała aplikacja też na pewno wygląda dużo lepiej, jest bardziej nowoczesna, jest przejrzysta i zdaje się być bardzo intuicyjna. Jednak no na ostateczny werdykt no muszę jeszcze trochę zaczekać, no bo po francusku nie wszystko jest tutaj dla mnie jasne. Widać jednak, że zastosowano tutaj podziały na kategorie, mamy tutaj różne filtry, możemy także na przykład sprawdzić historię gotowania, no ale jeszcze jednak widać, że ta aplikacja jest niedopasowana, niedopracowana i pewnie dopiero w kolejnych tygodniach zobaczymy jej pełną funkcjonalność. No dobra, a co z asystentem Google? Cóż, sprawa wygląda bardziej pozytywnie, ponieważ po połączeniu się z aplikacją Monsieur Cousin App możemy przejść do Google Home. Tam wybieramy opcję dodawania nowego sprzętu, a następnie wybieramy urządzenia obsługiwane przez Google i łączymy się z usługą Monsieur Cousin. Tam logujemy się tymi samymi danymi co w aplikacji i na robocie. Po chwili Monsieur Cousin Smart powinien pojawić się na liście naszych urządzeń, możemy wtedy zmienić nazwę naszego robota, a także przenieść go do konkretnego pomieszczenia. Z poziomu Google Home jednak już tutaj nic więcej nie zrobimy, nie mamy żadnych funkcji, nie ma żadnych opcji, z których możemy skorzystać, wszystko możemy robić albo głosowo, albo na zewnętrznych głośnikach z ekranem. W taki sposób możemy sterować podstawowymi funkcjami robota. Nie są one jeszcze jednak chyba w pełni udostępnione, ale coś tam już da się podziałać.
Dla ułatwienia zmieniłem sobie nazwę Monsieur Cuisine Smart po prostu na Smart i dlatego też mogę wypowiadać komendy w stylu włącz Smart lub wyłącz Smart, aby za pomocą asystenta Google wygaszać i podświetlać ekran. Do tego, jeśli mamy włączony tryb ręcznych ustawień, możemy ustalać głosowo temperaturę, prędkość czy czas komendami takimi jak Smart temperatura 100 stopni, Smart prędkość 3 czy chociażby Smart 10 minut. Możemy też przełączać się między trybami pracy, np. Smart gotowanie jajek, Smart podgrzewanie wody czy Smart gotowanie na parze. Na ten moment nie działają funkcje uruchamiania konkretnych przepisów, więc komendy takie jak chociażby Smart Spaghetti, włącz guacamole na Smart czy Smart przepis na Bigos po prostu nie zadziałają. Zmieniałem także nazwy urządzenia, korzystałem zarówno po polsku jak i po angielsku. Niestety tutaj tego nie da się osiągnąć. Do tego nie działają funkcje zdalnego włączania trybów pracy, co prawdopodobnie wynika po prostu z kwestii bezpieczeństwa. Nie zaplanujemy też uruchomienia urządzenia potraf o konkretnej godzinie czy za jakiś czas. Szkoda też, że nie możemy uruchomić chociażby jakiegoś przypomnienia czy jakiegoś alarmu na głośnikach po zakończeniu trybu pracy. Te wszystkie omawiane komendy sprawdzałem w języku polskim na smartfonie oraz po angielsku również na smartfonie oraz za pomocą głośnika z ekranem Google Nest Hub. Te podstawowe funkcje, czyli przełączanie między trybami czy sterowanie mocą, działają niezależnie od języka. Ciekawostką jest też to, że takie funkcje możemy uruchamiać dotykowo. Na ekranie w Google Nest Hub po wejściu w to urządzenie znajdziemy wszystkie tryby pracy, jest też prędkość, nie ma za to czasu ani temperatury. Uruchamianie przepisów jednak nie działa już w żadnej z opcji. Sprawdzałem to na chyba wszystkie możliwe sposoby, włącznie z wpisywaniem francuskich komend dla asystenta Google, niestety to też nie zadziałało. Trudno więc obecnie stwierdzić, czy przeglądanie przepisów na Monsieur Cuisine Smart w ogóle będzie możliwe, może to kolejne aktualizacje pokażą. Tak więc no podsumowując, na ten moment jest spory problem z instalowaniem programu Monsieur Cuisine, a jego obsługa będzie mocno utrudniona przez obecność wyłącznie języka francuskiego. Do tego pojawiają się problemy z łącznością z aplikacją, widać też, że całość jest jeszcze nie do końca dopracowana, czasami urządzenie potrafi się rozłączyć, więc no to wymaga jeszcze poprawy. Gdy nam się jednak już uda połączyć, to dodanie do Google Home przebiega bezproblemowo, tutaj łączność jest utrzymywana cały czas, chociaż czasami komendy nie chcą działać i asystent Google odpowiada nam, że wybrana funkcjonalność na tym urządzeniu nie jest aktualnie możliwa. Wybierając jednak dotykowo na Google Nest Hub jesteśmy w stanie włączyć faktycznie wszystkie tryby, jednak tą temperaturą czy czasem pracy tutaj nie możemy manewrować. Do tego na żadnym z urządzeń w żadnym języku nie możemy skorzystać z przepisów, a jednak myślę, że to byłby fajny dodatek. W obecnej formie tak naprawdę nie wiem do końca do czego miałby służyć ten asystent Google w tym urządzeniu, no bo tak naprawdę wszystkie te ustawienia po co mamy ustalać na Google Nest Hubie czy głosowo za pomocą asystenta, skoro możemy zrobić to na ekranie Lidlo Mixa. To może miałoby sens, gdybyśmy mogli zaplanować automatyczne włączenie lub chociażby uruchomienie zdalnie jakiegokolwiek trybu. Wtedy no faktycznie, chociażby wracając do domu, moglibyśmy już ustawić sobie gotowanie. No a przecież stojąc bezpośrednio przed Monsieur Cuisine Smart, to trochę bez sensu jest korzystanie z dodatkowego urządzenia. Na ten moment czuję więc spory niedosyt, jeśli chodzi o te funkcjonalności i łączność z aplikacją. Mam nadzieję, że to za jakiś czas się poprawi i przede wszystkim, że pojawi się język polski, a aplikacje bez problemu będziemy mogli pobrać ze sklepu z aplikacjami. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tej aplikacji, czy Wam się podoba i czy te wszystkie omawiane funkcje byłyby dla Was przydatne. Jestem także ciekaw Waszego zdania, co sądzicie o możliwości sterowania z asystenta Google, czy chociażby z inteligentnego głośnika z ekranem Google Nest Hub, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę to wszystko możemy zrobić ręcznie na ekranie Monsieur Cuisine Smart, no bo przecież zdalne sterowanie, przede wszystkim włączanie i wyłączanie nie będzie tutaj możliwe. Zachęcam także do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!